Cześć, ja jestem Rolak i witam was w następnym filmiku z The Crew. Zapominam o tym mówić na początku, ale teraz się spróbuję zapamiętać tam, żeby to mówić. To jest beta, więc gra nie przedstawia, aktualna wersja gry nie przedstawia tego, jak sama gra będzie wyglądać. Wiele rzeczy jeszcze się zmieni, naprawdę kupa rzeczy. Jestem osobą, która przegrała wiele bet i naprawdę czasami się dziwiłem, jak te bety się różniły od oryginalnych wersji pełnych. Więc wszystko, co tu zobaczycie, jest w wersji beta i nie przedstawia tego, jak będzie wyglądać pełna wersja, ale mniej więcej możecie zobaczyć, jak mniej więcej może wyglądać gra. Dobra, więc przejdźmy do rzeczy. Dzisiaj gadamy o tuningu. Tuning w grach wyścigowych ostatnie czasy był ubogi, albo w ogóle go nie było. Ostatnio w ogóle takie nastawienie trochę na legalne wyścigi było, choć w sumie nie do końca. Było dużo nielegalnych, ale nie było tuningu, brak było tego tuningu. To było, tuning był jednym z ważniejszych aspektów w wielu grach, jak na przykład w starszych Need for Speedach. Chociażby Underground 1 czy 2. Uwielbiam te części i uwielbiam dzięki nim tuning. No i przejdźmy do The Crew. W The Crew mamy rozwinięty tuning i to bardzo w naszego pojazdu. Wizualnie i oczywiście poprzez osiągi. Jeśli chodzi o wizualnie. Raczej zacznijmy od tego, że mamy tutaj najpierw wprowadzenie, czym, co, jak się je, jak to tuningować. I na początku mamy do wyboru pakiety. Mamy od 1 do 40, jeśli dobrze pamiętam. Więc wybieramy taki starter kit, jak tutaj pisze. I po prostu nasz samochód nagle się przekształca w taki samochód, w tym przypadku street. I zmienia swój wygląd po prostu. W tym przypadku deweloperzy trochę się posłużyli z wyglądem na prawdziwych częściach. W tym przypadku 370 wygląda jak w wersji Nismo. Choć oczywiście to wszystko się zmieni. Potem mamy możliwość zmiany kolorów. Niestety nie mamy tutaj takiej palety kolorów, że możemy sami sobie wybrać, dostosować. Ale to jest beta, więc mam nadzieję, że to zostanie zmienione i że to jest jakby tymczasowe. Przynajmniej mam taką nadzieję. No, ale za to, jeśli chodzi o na przykład kolory metaliczne, jest tych kolorów naprawdę od groma. I myślę, że nawet jeśli nie byłoby tej palety kolorów, to każdy by sobie znalazł coś dla siebie. Potem mamy naklejki. Mamy podzielone na kategorie, Tribital, Gothic, Ognie i inne takie. Ja do 370, jak dobrze pamiętam, wybrałem właśnie GBR i Gothic. Jeden taki mały pasek na dole. Nic takiego nie było pasującego zbytnio. Ale także mamy takie bardziej większe naklejki, które zakrajają prawie cały samochód. I tak, niestety tutaj także nie ma jakiegoś specjalnego tuningu. Jeśli chodzi o naklejki, nie możemy dostosować sobie tych naklejek. To także jest smutne i tego raczej już nie zmienią. Ale przez to unikalność naszego samochodu trochę się zmniejsza, ale myślę, że to nie będzie aż taki problem, nie? Każdy będzie mógł dostosować to, co jest. I niektóre naklejki są naprawdę fajne. Jeśli chodzi o wnętrze, to jest następna kategoria. Tutaj mamy naprawdę czym się popisać. Możemy zmienić wnętrze siedzenia, zewnętrzne siedzenia, całą ogólnie kabinę, kolor kierownicy, kolor tablicy rozdzielczej. Naprawdę, tego jest naprawdę sporo. Mamy
Mamy trzy materiały: karbon i aluminium, tak? Nie, trzy czy dwa? Czekaj, powiedziałem chyba trzy. Tu chyba są tak jakby trzy. No są, jest ten karbon, aluminium, ale także jest jakby coś takiego puchatego, co nie jest napisane. No, dalej mamy przednie zderzaki. Tutaj w sumie, jeśli chodzi o przednie zderzaki, są różnice, ale nie są to jakieś katastrofalne różnice także. Jeśli chodzi o boczne mamy zablokowane, możemy tę dolną część, tą boczną, Jezus, zapomniałem jak to się nazywa. No i felgi, jeśli chodzi o felgi, no to felg jest naprawdę dużo. Ale co tutaj jest niefajnie rozwiązane? Po pierwsze, każdy kolor felgi jest jakby w jednej linii, więc żeby przejść do następnej felgi, musimy przejść o dobre 4 chyba felgi dalej. Mam nadzieję, że to zostanie jakoś rozwiązane w pełnej wersji, bo to jest zdecydowanie trochę kłopotliwe. Są zaprawdę fajne 4 kolory tych felg: zwykłe stalowe, czarne, złote i białe. Niestety nie możemy jakoś dostosować te kolory, może... Miejmy nadzieję, że to wszystko się zmieni, to w końcu jest beta, tak? I mam nadzieję, że to jakoś inaczej będzie poskładane. Ale oprócz... mamy... Kurczę, jeszcze takie podkategorie. Mamy roads, czyli takie drogowe. Jest ich naprawdę, naprawdę wiele. I... tutaj myślę, że każdy sobie znajdzie jakąś fajną felgę z road. Mamy jeszcze oficjalne, czyli dla samochodu. Mamy off-road, czyli takie felgi wyglądające bardziej na teren. Exotic, bardzo dziwaczne felgi, może komuś się spodoba, nie wszystkim samochodom się spodoba. Vantage, czyli klasyczne. A także racing, czyli takie bardziej pasujące pod samochód wyścigowy. Choć w sumie niekoniecznie. Większość tych felg także wygląda fajnie dla takiego auta typu street, nie? No i oczywiście spoilery. Jeśli chodzi o spoilery, to akurat spoilery się dość dużo różnią, ale także nie są jakieś, nie ma jakiegoś specjalnego wyboru. Mam nadzieję, że zostaną dodane jakieś, na przykład większe spoilery, tak? Jeśli chodzi o maski, to maski są spoko. Jest parę fajnych masek. Mamy wersję w karbonie, mamy wersję zwykłe. Mam nadzieję, że jakoś podkategorizują, żeby wybór karbonu albo zwykłego. No i przechodzimy do performance. Jeśli chodzi o performance, standardowo na początku nie mamy nic do kupna. I niestety nie ma nic więcej takiego. Ale za to wam powiem, że samochód bardzo fajnie się rozkłada na różnej części. Może zobaczyć, jak to wygląda. Można sobie włączyć, że tak powiem, tune, raczej kurde, demo mode, czyli możemy wtedy sobie fajnie zobaczyć samo to, jak wygląda jakby w ruchu, nie? Jak się kręcą koła i tak dalej. Możemy wtedy wziąć na przykład, przejść do kategorii performance, żeby jakby wyglądał od środka, wtedy sobie demo mode włączyć i zobaczyć, jak te wszystkie tłoki, przekładnie i tak dalej działają. To jest bardzo, bardzo fajne, bardzo widowiskowe zdecydowanie. I tutaj powinniście także widzieć, jak tuninguje auto pod wersję Dirt. Dirt to jest wersja terenowa. Przynajmniej połowę aut w grze będzie można stuningować na wersje terenowe, a niektóre auta niestety nie będzie można. Będzie można tylko pod Street, Performers, a nawet niektóre nie będzie można pod Circuit, czyli pod wyścigowe. Po prostu nie pasują, na przykład taki Golf. Chodź, Golf? Golf jeszcze. Okej. Nie wiem, czy tutaj pokazałem performance, jak wygląda w środku to auto. Aha, też kurczę, tylko chwilę. Cóż, ja to nagrywałem już pewien czas temu, więc
jak jeszcze zaczynałem powoli grać i wszystko odblokowywać, więc jakoś na to nie zwróciłem uwagi. Ale jak widać, także bardzo fajnie można stringować auto na Dirta. Czym się różnią te kity w ogóle? Street to wiadomo, jest bardziej na uliczne drogi, tak? Remix się spisuje na ulicznych, Dirt na bardziej bezdrożach, ale za to Dirt jakoś specjalnie sobie nie radzi na totalnych bezdrożach, że możemy sobie po lasach sobie jeździć między drzewami i tak dalej, to Dirt niestety sobie z takim czymś nie poradzi. Od tego jest kategoria Ride, która jest zablokowana w becie, nie mamy do niej dostępu. Ale za to właśnie Dirt świetnie się spisuje na drogach polnych, na takich wiadomo piaskowych, tak? I fajnie ładnie ciśnie, za to na przykład Street słabo sobie radzi na takich drogach, a Ride za to na drogach ulicznych średnio sobie po prostu radzi, ale za to Dirt za to fajnie się spisuje właśnie na drogach ulicznych, pod tym względem, że to jest taka jakby podklasa, także taka podklasa, nie wiem jak to wam powiedzieć. Także to jest tak jakby drift build. Nie wiem jak to inaczej wam powiedzieć. Znaczy mówiąc, jeżdżąc dirtem po ulicach, nasz samochód staje się strasznie poślizgowy. Strasznie łatwo wpada poślizg. I dzięki temu możemy sobie podriftować, tak? Wiadomo, że drifty w tej grze wyglądają dość dziwnie, tak? No, szczerze, że jak się driftuje takim samochodem dirt, to całkiem fajnie to się jeździ. Ale w przypadku 370 ten samochód driftował jak Dodge RT 69. Tamten auto jest strasznie wpada w pościg. Jestem ciekawy jakby na specyfikacji Dirt. Zbieram teraz na niego, może wam pokażę potem. No i tak to wygląda. No, tak wygląda tuning ogólnie w The Crew. Mam nadzieję, że jeszcze ulepszą, bo jest to beta. Miejmy nadzieję, że dodadzą jeszcze parę rzeczy do tego tuningu. Ja błagam ich, żeby zmienili możliwość dowolnego kolorowania tych aut. Poprzez taką, wiadomo, taką paletę kolorów sobie wybieramy kursorem. Albo i żeby było więcej takich części większych, że tak powiem. Bo wszystkie te części różnią się od siebie, ale głównie detalami, tak? Chciałbym, żeby te części były bardziej różnorodne, tak? Żeby każdy mógł sobie znaleźć coś dla siebie. Jeśli ktoś chce większe zderzać, to sobie znajduje większe. Jeśli ktoś chce mniejsze, to sobie mniejsze. Aktualnie są takie mniejsze, bardziej podobne do seryjnych. Okej, chyba tyle. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lewaty guzik. Zapraszam was na następny filmik z The Crew. W sumie dzisiaj nagrywam, to jest ostatni dzień bety, ale spokojnie, ja mam dużo nagranych materiałów, więc przez najbliższy tydzień lub dwa jeszcze będą się u mnie pokazywać materiały z The Crew. Więc do następnego, cześć i siema.